Hej, cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy Portal Knights. Dzisiaj znowu sobie pokonamy dwóch bossów. To jakaś taka podstawa. W ogóle tak poza odcinkami wbiłem sobie czwarty poziom. To jest Tauriela oczywiście. Pograłem sobie w Tower Defense'a, to z DLC. I zdobyłem na przykład takiego smoka. No spoko, on akurat z jakiegoś tam bossa leciał. Mapę no zrobiłem całą praktycznie tutaj. Nie wszystkie misje, ale no większość co się udało. Zbroję sobie też zrobiłem. Udało mi się w ogóle taką wyspę, jakoś taki event był. Jest tutaj taka wyspa. A ona już jest niedostępna, ona była przez chwilę dostępna i tam złoto leciało i takie rzadkie rzeczy. To sprawiło, że zrobiłem sobie kill-off plus tą zbroję chyba, tą. Ale i tak właśnie chcę pokonać tego bossa, żeby zrobić sobie inną trochę zbroję. Jeśli chodzi o zdoby, to takie sobie wsadziłem. Nic ciekawego chcę tu zmienić. Jest taka fajna zbroja pirata. Takiego kapitana pirata, jakiegoś zwyczajnego pirata. Bo takiego zwyczajnego pirata mogę sobie zrobić. Jest hak, bandana, fajna sprawa. Ale myślę, że... A mogę to wam też w sumie pokazać. Możemy mieć taki szelmany, który jest dosyć mocnym takim... Chodzi o... I o pancerz, i o jakieś zdrowie mega mocnym. Ale też mamy właśnie takiego... kapitana, który ma odporność na obrażenia na ogień, co mi to w sumie tak średnio. Ma też podwójny skok, co też spoko, ja akurat teraz nie mam. Ale ładnie chyba wygląda. Znaczy nie mam pewności, czy będzie ładnie wyglądać na tej mojej Taurieli, ale to się przekonamy. Dzisiaj idziemy zawalczyć z bossem. Nawet z dwoma. Zacznijmy od bossa. Tutaj. Jest tutaj taki boss poboczny. Chyba na każdej takich. No chyba są trzy bossy poboczne i trzy główne z tego co mi się wydaje. Nie wiem, tutaj jeszcze nigdy nie doszedłem. Więc musimy to sprawdzić razem. Na pewno będzie ciekawie, tego nie można odmówić. Ten boss wygląda jak... strażnik chyba lasu. Mi na trójki. Nie pamiętam czy tak się nazywał, ale no kurde wygląda tak jak on mam... Teraz wstawię zdjęcie i nie zapomnę naturalnie. No patrzcie na niego, no strażnik lasu jak nic. Dobra, zaczynamy. Ja sobie tylko, to jest do aktywacji portalu na drugiego bossa, więc sobie na razie odstawię. I tu mam leczenie też, więc to się przyda. Lecimy. Nie wiem jak on atakuje. Bo widzę, że jest niezbyt ciekawie. Aha, trzy strzały z kuszy i przeładowywuje. Rzuca. A, jeszcze łuk, ale to już po walce wam powiem co z tym łukiem. O, ho, ho. O, ale łatwiejszy chyba boss niż poprzedni. No, tamten to był powalony tak na dobrą sprawę. Tutaj się uleczymy. O nie, tu się przechowałem gdzieś. No chyba jak świeci broń to trzeba będzie robić unik, jeszcze nie wiem. Oj, przepraszam. No nie jest zbyt ciekawie. O ho 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 ho. O fuck fuck fuck. A Jezu. Żeby on się nie wyleczył, bo wtedy... No i by ten podwójny skok się przydał i to zrobię, bo
tego to ja trzymam. Może i będziemy mieli, wiecie, mniej odporni będziemy, ale jednak podwójny skok trochę mocniejszy. Ugra ładnie się udało tutaj. Mamy regenerację zdrowia chyba z tego co widzę. Ze zbroi, fajnie. Trzeba jeszcze tylko zrobić. Ładnie, mamy trofeum. I mamy pelerynę z kości. Peleryna z kości, co to takiego? Trafienia krytyczne, o! Tak, trafienia krytyczne to bierzemy. A jak wygląda taka tutaj peleryna? Gdzie? No okej, okay. No spoko. No to lecimy. I to prawdopodobnie jakiś smok. Wszystko na to wskazuje, że to będzie smok. Wskazuje na to portal. No i mówią o smoku. To będzie smok, co nie? Chociaż poprzedniego bossa ciężko było się dowiedzieć jaki tu. Chyba musimy wyjść. No zaraz się przekonamy. Ja jestem w dobrym miejscu? Chyba tak. Totem wielkiej bestii. No, o tym właśnie mówię, że jest smok. Muszę jeść taką łapę. I możemy wejść do środka. A, łuk, bo zapomniałem. W teorii jeden z lepszych łuków. Ale jest słaby. Jest słaby, to wam mówię. Zadaje podobne obrażenia niż ten mój poprzedni. Troszkę wyższe, no ale tamten był słabszym łukiem. Miał 95 na 155. Więc nie polecam tego łuku jakoś. No chyba, że na Tower Defense, bo tam dostajemy dodatkowy metal. Żałuję, że nie zrobiłem sobie mistrzowskiego złotego łuku, bo miałem taką okazję, ale myślałem, że to jest po prostu lepsze. No i jednak nie. Chcę zrobić tego bossa właśnie po to, by mieć możliwość robienia właśnie tych złotych rzeczy. Bo tak to tylko eventy i mogłem sobie ulepszyć mój ekwipunek, więc to nie ma sensu. Poziom 20, gniazdo smoka. My mamy 24 i zwykle bije wyższolevelowe tak o. Nie powinno być problemu. Oj, zaczyna się ciekawie. O, no i mamy smoka. Dobra, sorry za to, ale o, nauczyłem właśnie zaraz odkryłem, jak wyłączać interfejs. No ciekawe. A na razie mu nie możemy zadawać obrażeń. A, no to już widzę, jak się trzeba z nim walczyć. Bardzo prosto. No nie aż tak prosto. A i łatwy boss chyba. Jak większość tych bossów głównych chyba. Bo z główny powinien być łatwiejszy niż te poboczne. Bo jeśli chcemy przejść fabułę, to musimy niestety, ale pokonywać te bossy. Jak widać, nawet nie są najgorsze te obrażenia z tego łuku. No ale mogły być lepsze. Ho, ho, ho. No, ten smok fajnie wygląda, to trzeba przyznać. Wyglądu nie można mu mówić, ja się uleczę. No, ten czar leczenia spoko. No i ładnie chyba jeszcze raz go trzeba będzie tak obić mi jajkami. I będzie git. No i powinien w tym momencie zginąć. Spoko. Osiągnięcie pogromca smoków. No i dostajemy jakieś rzeczy, o jakaś peleryna. A w zasadzie to płaszcz.
30. Wow, fajne, 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 fajne. Bardzo mocne. Oko. No i możemy wejść w portal. Wielka szama. Szama chyba. Tak się nazywa kolejna lokacja. O, i jest to już wulkaniczne. Wulkaniczne. O, nieźle. Mamy kolejny te. Możemy. Czy już tutaj jest złoto? Jest obsydian w ogóle. O, jest farmer, którego możemy zabrać. Fajnie. Widmo. Wielu spośród widmowych rycerzy jest zaskoczonych, że wciąż możemy oglądać się w świecie żywych. Ja natomiast nie jestem. Odszukaj astronomkę. Posiada ona wiedzę, która umożliwi ci odnalezienie totemu potrzebnego, by dostać się w miejsce, w którym czeka na ciebie król upiorów. Król upiorów ostatnim bossem chyba jest. To w sumie jest dosyć. Pójdziemy sobie tutaj w dwa miejsca chwilowo. Pójdziemy do tego gościa, bo daje misję, i do tamtego sklepu. Nie chcę być już leśniczym, chcę walczyć za Elysję jak ty. Gdybyś miał żelazny łuk, dałbym sobie radę, jestem pewien. Dobra. O. Muszę sobie tych pokonać. No, jak widać, DPS mamy spoko, obrażenia tutaj. No, wiecie, to jest akurat spoko, że DPS mi się udał ostatecznie, mimo że nie jestem łucznikiem full pod tego DPS-a. Farmer Mark, handluj. No to zawsze jakiś tam handlarz do naszej rodziny. My jeszcze tak końcem odnamy się tutaj, gdzie był ten miniboss, żeby oddać misję. I pozwoli nam to, jeśli zrobimy tą misję i oddamy, to dostaniemy takie do przyzywania tych bossów jeszcze raz. Gdzie nie widzę jakiegoś wielkiego sensu, no ale jakby ktoś chciał. Spoko, Luthor. Udało ci się? Wow, szczerze mówiąc, myślałem, że atakowanie tego czegoś to strasznie głupi pomysł. No ale tu masz nagrodę, jaką dostałem za udowodnienie jego istnienia od dziennika Elysii. Twoja. No i jest to książka. A w książce przepis na miksturę, która przywraca go do żywych. Dokładnie tak. Dobra, to ja się z wami żegnam. To by było na tyle. Fajnie, że udało mi się, nauczyłem się wyłączać HUD. Teraz to mi może na pewno. W kolejnym odcinku możliwe, że pójdziemy sobie na Tower Defense, jakiś trudny byśmy zrobili. Tower Defense, bo na pewno to jest ciekawe. Ja sobie poza odcinkiem spróbuję jakąś taką zbrojkę fajną zrobić wyglądowo, bo ta, no może nie jest najgorsza, ale nie jest to coś, co ja bym chciał ostatecznie nosić. Mówił do Was Barry. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Hej!